Kogut Złotopiór. Za siedmioma jeziorami, za siedmioma rzekami, w pewnej małej warmińskiej wiosce zwanej Guzowym Piecem żył sobie kogut imieniem Złotopiór. Mieszkańcy nie nazywali go tak bez przyczyny. Pióra miał bowiem w kolorze najszlachetniejszego z kruszców. Znany był także z tego, że o świcie budził swoim donośnym i czystym głosem wszystkich okolicznych mieszkańców, zwiastując tym samym nadejście nowego dnia. Strosząc kolorowy ogon, lśnił w słońcu i mienił się najpiękniejszymi kolorami tęczy. Pewnego razu, kiedy to kogut Złotopiór jak zwykle dumnie oznajmił mieszkańcom, że czas wstać i udać się do pracy na roli, stała się rzecz niezwykła. O dziwo, nic nie zapowiadało, że dzień, który właśnie miał nadejść, będzie dniem wyjątkowym i wyniesie koguta do rangi legendy. W jaki sposób? Posłuchajcie. W małej wsi na Mazurach żył sobie pewien chłopiec, głuchy od urodzenia. Lekarze z całej Polski zjeżdżali się do Jasia, aby spróbować przywrócić mu słuch. Na nic się jednak zdały ich próby. Wszystkie metody leczenia okazywały się bezskuteczne. Owego pięknego, słonecznego dnia matka małego Jasia zabrała go na wycieczkę po Guzowym Piecu. Chłopiec nigdy nie doświadczył czegoś podobnego. Był zachwycony zwierzętami, które mógł obserwować, przechadzając się po wiosce. W pewnym momencie Jasio wraz z mamą zatrzymali się przy jednym z gospodarstw. Ich uwagę przykuł piękny, dumnie przechadzający się po posesji złoty kogut. O dziwo, Złotopiór w ogóle nie bał się chłopca. Przeciwnie, prężył przed nim swoje wdzięczne pióra. Zbliżał się ku niemu dostojnym krokiem, raz po raz przechylając głowę, aby lepiej przyjrzeć się obserwatorowi. Nagle rozległo się głośne pianie Złotopióra. Było ono tak donośne, że słyszeli je mieszkańcy całej Warmii i Mazur. Po chwili zapadła cisza i stała się rzecz niezwykła. Okazało się, że mały Jasio usłyszał głos piejącego koguta. Były to pierwsze dźwięki, jakie w życiu dobiegły do jego uszu. Szczęśliwa matka chłopca w ramach uznania dla zasług Złotopióra postanowiła wybudować mu zagrodę w bajkowym zakątku. Od tamtego czasu o Złotopiórze zaczęły krążyć legendy. Jak się później okazało, każdy gość bajkowego zakątka, jeśli tylko usłyszał jego pianie, doświadczał w życiu pomyślności i szczęścia. Tak też właśnie kogut stał się symbolem bajkowego zakątka. Wieść o tym, że przynosi szczęście, do dziś niesie się po całym kraju. Autor Paweł Brzozowski.